Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Zanim przejdę do omówienia głównych tematów dzisiejszego odcinka, zapraszam Państwa serdecznie już dziś, 28 listopada 2024 roku o godzinie 19.00 na program na żywo na moim kanale Wieczór Geopolityczny, który w całości będzie poświęcony tematyce wzywaniu, wzywania Polaków na ćwiczenia wojskowe i Odpowiedzi na Państwa pytanie, czy można uniknąć poboru do wojska, czy można odmówić udziału w ćwiczeniach wojskowych, czy perspektywa Jakiejś formy konfliktu, uwikłania Polski w konflikt jest realna? I co to tak naprawdę oznacza dla naszego bezpieczeństwa? Jak się przed tym bronić, jak nie zostać mięsem armatnim? Takie pytanie bardzo często Państwo mi zadajecie, zadajecie od, w, w mailach, w różnego rodzaju wiadomościach w mediach społecznościowych, dzisiaj opierając się na. Konkretach, na konkretnych przepisach odpowiem na Państwa pytania, jak w zgodzie z prawem móc właśnie uniknąć poboru, jak nie zostać mięsem armatnim. Serdecznie zachęcam nie tylko poborowych, zachęcam także rodziców poborowych i wszystkich zainteresowanych już dziś, czwartek, 28 listopada, na godzinę 19.00 na moim kanale Wieczór Geopolityczny na żywo. A w dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze wypowiedź przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO o możliwości uderzeń wyprzedzających na Federację Rosyjską. Długo nie musieliśmy czekać po użyciu po użyciu oręcznika. już mamy odpowiedź NATO bardzo niebezpieczną w skutkach dla Polski. Dlaczego? O tym w pierwszym temacie dzisiaj. Drugi bardzo istotny temat: dlaczego władza w Warszawie preferuje imigrantów od repatriantów? Jak to się okazuje, że. Wrota do Polski dla milionów obywateli Ukrainy zostały bez przeszkód otwarte, a dla zaledwie 15 tysięcy repatriantów kolejka ma wynosić 22 lata. To w drugim temacie. I temat trzeci, bardzo istotny: wybory prezydenckie w Rumunii. Pierwszą turę wygrywa Kelin Georgesku, wielkie zaskoczenie, któremu sondażownie dawały 5-6%, zyskał pra... ponad grubo ponad 22% i wielki atak na media społecznościowe. Pytanie, czy wejdzie cenzura do mediów społecznościowych, która zakaże narracji politycznej? O tym w dzisiejszym odcinku zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję za każde wsparcie, za każdą postawioną kawę. Zachęcam do wspierania. Kanału, zapraszam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Kierownictwo NATO rozważa możliwość przeprowadzenia precyzyjnych uderzeń wyprzedzających na terytorium Federacji Rosyjskiej. Gdyby doszło do Zbrojnego konfliktu między Moskwą a Sojuszem Północnoatlantyckim. To powiedział przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer, podczas konferencji, która odbyła się, odbyła się w Brukseli. No, te słowa wywołały ogromno, ogromne poruszenie, burzę właściwie w mediach, w wielu komentarzach na terenie Unii Europejskiej i samego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zaczęto rozważać różnego rodzaju opcje, łącznie z wymianą nuklearną między Sojuszem a Federacją Rosyjską, no, też cytowano szeroko właśnie te, te słowa w samej, w samej Rosji. Niemniej jednak przebija się tutaj to wezwanie do uzupełnienia zapasów broni i zmodernizowania systemów obrony powietrznej i systemów precyzyjnych uderzeń. Tutaj w tym wystąpieniu admirała Bauera widać też takie zaniepokojenie, bym powiedział, przewagą, jaką Rosja uzyskała w pracach nad rakietami hipersonicznymi. No, rzeczywiście ten, to uderzenie oresznikiem w miasto Dnipro w, na Ukrainie no, wywołało ogromne poruszenie. To zresztą w ubiegłą niedzielę relacjonowałem państwu, omawiałem. Skutki tego, tego uderzenia, gdzie sojusz północnoatlantycki przez całe lata uważał, że Rosja nie wychodzi poza testy, poza prototypy, poza same badania nad tego typu bronią, właśnie hipersoniczną. Natomiast no, warto zacytować tutaj admirała Bauera. Mądrzejszym podejściem jest nie czekać, lecz zaatakować wyrzutnie rakiet w Rosji w przypadku jej ataku na nas. Potrzebujemy kombinacji precyzyjnych uderzeń, które unieszkodliwią systemy używane do ataku na nas i musimy zadać pierwszy. Cios. Koniec cytatu. To jest to potężne zaniepokojenie tym, że Rosja weszła w posiadanie broni, która przeszła pozytywnie testy bojowe już nie testy na poligonowe, ale testy bojowe w warunkach bojowych, w warunkach także istnienia obrony powietrznej dostarczanej przez państwa NATO. No i okazuje się, że w Unii Europejskiej, że w krajach europejskich NATO nie ma dzisiaj systemów powietrznych, które były których, których właścicielami właśnie są kraje europejskie NATO, które byłyby w stanie powstrzymać, powstrzymać pociski hipersoniczne, którymi dysponuje, czyli naddźwiękowe, którymi dysponuje Federacja Rosyjska. Stąd taki pomysł, który jest pomysłem absurdalnym dodajmy. Uderzenia wyprzedzającego, uderzenia prewencyjnego, uderzenia, w którym NATO podejmuje inicjatywę zaatakowania Rosji I i zniszczenia ich wyrzutni. No, nie ma tutaj w tym, w tej wypowiedzi właśnie admirała Bauera konkretnych, info, konkretnych danych. Co miałoby być zaatakowane, no ale można się domyślać, że chodzi właśnie o te systemy, które miałyby być użyte do ewentualnego uderzenia na NATO z wykorzystaniem, właśnie rakiet z, z, z tymi pociskami hipersonicznymi. No, trzeba jasno powiedzieć, że jest to pomysł absurdalny z uwagi na doktrynę wojskową NATO, z uwagi na to, że Rosja w odpowiedzi na taki atak wcale nie musiałaby użyć Rakiet z głowicami konwencjonalnymi, ale rakiet z głowicami jądrowymi. To oznaczałoby wejście na poziom III wojny światowej. No to, co zaproponował właśnie przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, nie ma się, ma się nijak do rzeczywistości. Musimy też zdawać sobie sprawę, że NATO jest sojuszem, który nigdy tak naprawdę nie walczył. Z przeciwnikiem równym sobie, no bo oczywiście nie mówię tutaj o kontyngentach wojsk NATO w Afganistanie, zresztą nawet patrząc na tę nieszczęsną misję NATO w Afganistanie, widać, że NATO przegrało że przegrały Stany Zjednoczone najdłużej trwającą wojnę w swojej historii. Za prezydentury Joe Bidena, właśnie Amerykanie Musieli się wycofać z Kaburu, musieli się w ogóle wycofać z Afganistanu, zostawiając tony, setki y, tysięcy ton sprzętu wojskowego, który przejęli talibowie. Okazało się, że trwająca 20 lat wojna, jest przegraną wojną przez Stany Zjednoczone przez sojusz północnoatlantycki. Nie udało się zrealizować żadnego z celów strategicznych, które miały no właśnie, które miała wypełniać ta inwazja NATO i ich sojuszników na Afganistan w 2001 roku. Jeżeli chodzi o konflikt konwencjonalny, o konflikt symetryczny, nie z takim przeciwnikiem jak talibowie w Afganistanie, na to nigdy nie walczyło, na to jest niesprawdzonym sojuszem pod tym kątem. Nie wiemy jakby wyglądała Powiedziałbym taka ponadnarodowa interoperacyjność, zarządzanie, kierowanie, dowodzenie, jak wyglądałaby pomoc sojusznicza na, na, na mocy artykułu 5. No przecież wiemy, że każde państwo tak naprawdę ma samodzielnie decydować, jakiej pomocy ma udzielić. Patrząc na to, jakie dzisiaj są potężne rysy pęknięcia. Wspójności Sojuszu Północnoatlantyckiego, patrząc na politykę Turcji, politykę Niemiec, Węgier, Słowacji, Austrii względem Rosji, to, że Niemcy łamią, łamią sankcje, które. Były nałożone i eksportują przez innego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli przez Turcję, sprzęt do produkcji zbrojeniowej do Rosji, no to jasno pokazuje, że tej jedności, tej spójności pełnej nie ma w NATO. Pytanie, jak miałoby to wyglądać, jeżeli nawet minister obrony. Republiki Federalnej Niemiec Boris Pistorius przyznaje, że Rosja ma zdolności produkcyjne, rosyjski przemysł zbrojeniowy czterokrotnie większe niż wszystkie kraje Unii Europejskiej razem wzięte. Widać, że Unia Europejska ma bardzo ograniczone możliwości w ogóle działań jako jako organizacja międzynarodowa. Co do europejskich członków NATO, no to widać, że te zapasy amunicji, że zdolności produkcyjne broni są niezwykle ograniczone i tego typu retoryka, której użył właśnie no, szef Komitetu Wojskowego NATO, jest niepotrzebnie eskalującą napięcie. Czyli po raz kolejny NATO wchodzi na bardzo niebezpieczną ścieżkę, która została zapoczątkowana w 2008 roku, prowokacyjną ścieżkę prowokowania Rosji. Tak jak w 2008 roku jak podkreślał to i Jeffrey Sachs, i John Mearsheimer, i wielu innych amerykańskich komentatorów, ekspertów, podkreślając, że NATO zaczęło prowokować bardzo mocno Rosję po 1997 roku, ale zwłaszcza od 2008 roku, czyli od szczytu NATO w Bukareszcie, obietu, obiecując instalację baz natowskich przy granicach z Rosją, czyli na Ukrainie i w Gruzji, obiecując tym państwom członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. No i tutaj warto zadać pytanie: co by było, gdyby to Rosja i Chiny chciały, chciały instalować swoje bazy wojskowe w Kanadzie czy w Meksyku, w krajach, graniczących ze Stanami Zjednoczonymi, jak wówczas zareagowałyby Stany Zjednoczone. To, co mówi Rob Bauer, to, to są jakby też sprzeczne. Sprzeczne informacje, sprzeczna narracja sama z sobą. Mówi o tym, że Rosjanie nie stanowią takiego samego zagrożenia jak w lutym 2022 roku. To jest cytat z szefa Komitetu Wojskowego NATO, a jednocześnie mówi, że jest trochę czasu, aby się przygotować, i dla Zachodu oznacza to konieczność zwiększenia inwestycji w przemysł zbrojeniowy. Mamy do czynienia cały czas z tą eskalacją, z eskalacją mamy do czynienia zresztą z takimi bardzo niebezpiecznymi wypowiedziami jak wypowiedź na przykład Bruno Kala, czyli szefa niemieckiej federalnej służby wywiadowczej który powiedział że to jest cytat, jesteśmy w bezpośredniej konfrontacji z Rosją. Koniec cytatu. Powiedział to w kontekście i wojny na Ukrainie, i dążenia, jak to określił, do stworzenia nowego porządku światowego. No ale też trzeba jasno powiedzieć, że Niemcy dzisiaj mają bardzo ograniczone możliwości takiego, powiedziałbym, wchodzenia w taką konfrontację z Rosją. Co więcej, w samych Niemczech rośnie niezadowolenie z kolejnych pakietów sankcji, z tych już kilkunastu pakietów sankcji na Rosję i dążenie do zmiany polityki zagranicznej. Zobaczymy, kiedy odbędą się wybory do Bundestagu. Czy one odbędą się na początku 2025 roku, czy dopiero we wrześniu. Natomiast niemniej jednak no, widać zarysowujące się zmiany tektoniczne w tej polityce wewnętrznej Republiki Federalnej Niemiec. Zatem należy uznać tego typu wypowiedzi właśnie roba Bałka jako nie tylko nie eskalujący, nie tylko zwiększające napięcie z Federacją Rosyjską po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy raz, ale także stanowiące ogromne zagrożenie dla Państwa Polskiego. I to jest ta rzecz, którą trzeba y, powiedzieć i podkreślić. Gdyby doszło do kombinacji precyzyjnych uderzeń na Rosję ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli coś, co zaproponował Rob Bauer. To wówczas odpowiedź rosyjska, zarówno przy użyciu rakiet hipersonicznych, jak i przy, z ładunkami konwencjonalnymi, jak i być może z użyciem broni jądrowej, dosięgnęłaby wschodnią flankę NATO. Głównym zwornikiem wschodniej flanki NATO, tak zwanej wschodniej flanki NATO, jest państwo polskie, jest Polska po prostu. I takie uderzenie na Polskę byłoby częścią tego planu odwetowego Rosji, co można wywnioskować z tych dostępnych publicznie doktryn wojskowych rosyjskich. Zatem ten, ten, ta koncepcja przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO jest katastrofalna dla państwa polskiego, ponieważ to na Polskę spadłby główny odwet Rosji. Deeskalacyjne, na przykład uderzenie jądrowe. Przecież jest jasne, że takie uderzenie nie, nie spadłoby w pierwszych godzinach na Stany Zjednoczone, na Wielką Brytanię, ale na wschodnich sojuszników czy junior partnerów mocarstw anglosaskich, tak aby móc dalej deeskalować ten konflikt. I to jest niezwykle niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, a wiemy doskonale, że w Polsce a nie ma ani schronów, ani obrony cywilnej, co potwierdzają raporty Najwyższej Izby Kontroli, o czym mówię od lat. W związku z tym hekatomba ludzka Cywilnej, to, byłoby, to byłby skutek tego, co dzisiaj proponuje przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO. To jest absolutnie ślepa uliczka. Mimo szumnych zapowiedzi, obietnic i świetlanej perspektywy roztaczanej przed Polakami, którzy chcą wrócić do ojczyzny, okazuje się, że cały system repatriacji jest po prostu niewydolny. Ten system okazał się klapą. Okazuje się, że władza w Warszawie woli imigrantów od repatriantów. Taka smutna konstatacja nachodzi po lekturze raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat ustawy o repatriacji i jej stosowaniu. Okazuje się, że w obecnym tempie, mimo tej szumnej preambuły ustawy o repatriacji, kolejka Polaków, którzy chcą wrócić do ojczyzny, ma być rozładowywana, czy może być technicznie rozładowywana przez, uwaga, 22 lata. Tyle ma trwać, Powrót do Polski naszych rodaków, którzy chcą wrócić. I można byłoby oczywiście zadać pytanie, czy są to miliony Polaków, czy to jest naprawdę jakiś potężny system logistyczny, który musi być zrobiony. No bo przecież po 24 lutego 2022 roku władze prawa i sprawiedliwości otworzyły wrota do Polski przed obywatelami Ukrainy. Przejechało przez Polskę no, czy całe mnóstwo tych obywateli Ukrainy. Tutaj dane Straży Granicznej mówią o tym, że tych przekroczeń granicy w ubiegłym roku było kilkanaście milionów, no to okazuje się, że tak naprawdę bez problemu obywatele Ukrainy wjeżdżają, wyjeżdżają do Polski. Pytanie, ilu ich tak naprawdę w Polsce na stałe przebywa. Natomiast okazuje się, Szanowni Państwo, że tu nie chodzi o jakieś wielkie liczby. W procesie repatriacji oczekujących i zainteresowanych naszych rodaków powrotem do ojczyzny jest 15 200 osób. I władza w Warszawie nie ma dla tych ludzi żadnych szybkich procedur. Okazuje się, że w ocenie Najwyższej Izby Kontroli ma zająć ten powrót Polakom do Polski około 22 lat. Organizacja procesu osiedlania repatriantów w Polsce. No i tutaj no nie sposób nie sposób odnieść tego do procesu, no właśnie. Strategii multikulti, która jest realizowana w ciągu ostatnich lat, gdzie proces osiedlania ponad 100 tysięcy islamistów, ponad 300 tysięcy łącznie imigrantów z krajów azjatyckich, kilku milionów obywateli Ukrainy, przechodził błyskawicznie, a okazuje się, że zaledwie 15 tysiącom Polaków, którzy chcą wrócić, do, do naszego kraju robi, kładzie się kłody pod nogi, rzuca się kłody pod nogi. Trudno to inaczej nazwać niż po prostu strategią realizowania polityki multikulti, polityki multikulturalizmu, zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. I tutaj warto powiedzieć o tym, że Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się tej kwestii repatriacji w latach 2017-2022, czyli kiedy rządził rząd prawa i sprawiedliwości, który patriotyzm i oczywiście słowa o, o Polsce miał praktycznie non-stop na, na ustach. Gdzie próbował mydlić oczy Polakom różnego rodzaju sprzeciwami wobec projektów relokacji imigrantów Unii Europejskiej, A okazuje się, że tylnymi drzwiami do Polski wjechało, wjechały miliony imigrantów. No przede wszystkim oczywiście z Ukrainy, ale, ale także z innych krajów, z, dan, z danych Najwyższej Izby Kontroli. Okazuje się, że to jest ponad 300 tysięcy imigrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich. No to, to jest coś niewyobrażalnego, jak doszło do, do do złamania obietnicy zadośćuczynienia krzywdom osób wywiezionych na wschód w czasach stalinowskich. I do dziś nie ma tej sprawiedliwości. To jest zaledwie 15 tysięcy ludzi, dla których nie ma miejsca w Polsce, a, są, a jest miejsce dla milionów imigrantów, czy z Ukrainy, czy setek tysięcy z Azji i Afryki. Coś niewyobrażalnego, to okazuje się, że mamy do czynienia tak naprawdę z realizacją polityki. Z tej, tej strategii, która jest realizowana przez Brukselę, polityki rozwadniania tej, powiedziałbym, homogeniczności etnicznej. No i nie muszę mówić, że to jest skrajnie niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego i z, z punktu widzenia także podmiotowości Polski na arenie międzynarodowej. No, Polska pogrążona w problemach wewnętrznych, niewydolna wewnętrznie, będzie bardzo Słabo sobie radziła na arenie międzynarodowej, no i niestety będzie bardziej podatna na różnego rodzaju projekty, związane chociażby z federalizacją Unii Europejskiej. Warto, warto o tym pamiętać, warto mieć to na uwadze, ta, podejmując świadome wybory oczywiście polityczne. Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Rumunii wygrał Kelin Georgescu, kandydat formalnie niezależny. O poglądach konserwatywnych, i okazuje się, że dla mediów głównego nurtu jest to ogromna niespodzianka, ponieważ sondaże dawały temu kandydatowi zaledwie 5-6% poparcia, a z wynikiem 22, a właściwie prawie 23%, Georgesku przeszedł do drugiej tury. Nikt nie dawał żadnej szansy temu kandydatowi. Oczywiście w mediach głównego nurtu, zarówno tych w Rumunii, jak i na przykład tych w Polsce i na zachodzie Europy. Jest to kandydat związany z takim, powiedziałbym, Nurtem konserwatywno-narodowym, dość eurosceptycznym, ugrupowaniem, który się nazywa Związek Jedności Rumunów. Drugie miejsce zajęła Elena Lasconi, liderka opozycyjnego centroprawicowego Związku Ocalenia Rumunii, która zdobyła nieco ponad 19%. Natomiast obecny, obecny premier i lider współrządzącej partii socjaldemokratycznej, współrządzącej. Oczywiście Rumunią. Marcel Czolaku zajął dopiero trzecie miejsce. No i to jest, tak jak powiedziałem, ogromne zaskoczenie. Tutaj media także głównego nurtu w Polsce podkreślają, że Kelin Georgesku to jest, jak to określają, nacjonalista, co ma być Obelgą, który ma uznawać czy wyrażać się z szacunkiem o marszałku Jonie Antonesku, czyli liderze Rumunii z okresu II wojny światowej, i ma się także wypowiadać pozytywnie na przykład na, 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 temat, na temat Kodranu, czyli właśnie twórcy Żelaznej Gwardii. Ma uważać i Kodranu i Antonesku za bohaterów narodowych. Ma być niechętny projektowi, zresztą Georgescu krytykuje po prostu projekt federalnej Europy, uważa, że obecny projekt, obecny format integracji europejskiej jest projektem upadłym, używa zresztą często takiego określenia, że jest to projekt upadły, nie zgadza się na stworzenie, na przekształcenie Unii Europejskiej w jednolite państwo, w jakieś państwo, superpaństwo, które desuwerenizowałoby państwa narodowe krytykuje decyzję władz w Bukareszcie o przystąpieniu do budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej. To jest też bardzo istotne. Ten wątek, taki sprzeciwu wobec amerykanizacji rumuńskiej racji stanu jest bardzo charakterystyczny w, właśnie w tej narracji Georgesku. No i sprzeciwia się w swojej, w swojej tej narracji wspieraniu, wspieraniu Ukrainy, To co jest też bardzo znaczące. Mówi, mówi wprost w swoich wystąpieniach, że ta wojna Toczy się w interesie amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Koniec cytatu. To jest cytat z, z Kelina Georgesku. No i tutaj y, także i media w Polsce, i media na tak zwanym kolektywnym Zachodzie mówią o ogromnym zaskoczeniu, o pomyłce exit poli, o pomyłce sondażowni. Y, mówią o, o tym, że jest to tak naprawdę wynik niechęci Rumunów do. Tego mainstreamu i, i, i także konsekwencji ekonomicznych. Oczywiście musiał się znaleźć taki, powiedziałbym, kozioł ofiarny, i stał się nim TikTok. Okazuje się, że największym problemem tutaj, dla. Mainstreamu dla establishmentu dotychczasowego jest TikTok, ponieważ to dzięki tej platformie Georgesku uzyskał bardzo szybko wysoką rozpoznawalność. I już się nawet mówi o tym, aby ograniczyć możliwość zastosowania TikToka w kampaniach wyborczych. To jest też bardzo ciekawe. Proszę zauważyć, że im mocniej dochodzą. Głosy i taka narracja sprzeciwiająca się obecnemu mainstreamowi, i coraz większe, że tak powiem, uzyskuje poparcie, to tym mocniej następuje atak na media społecznościowe. Mówi się o ograniczeniu chociażby niezależności Twittera, dawnego Twittera, obecnego serwisu X, czy właśnie teraz TikToka. I nie zdziwię się, jeżeli pod pretekstem walki z wpływami chińskimi, na przykład TikTok zostanie w jakiś sposób ograniczony, jego zasięgi albo przynajmniej wykorzystanie do kampanii. Kampanii wyborczej. Widać zresztą, że, że to też to jest bardzo ciekawe, że najwyższe poparcie georgesku uzyskał za granicą, gdzie diaspora rumuńska bardzo ochoczo go popierała, bo ponad 40%, właśnie tam chyba ponad 43% diaspory poparło georgesku, co jest bardzo dobrym, dobrym wynikiem. To pokazuje też, jak bardzo mocno zmienia się ta świadomość i to. Powiedziałbym poczucie zagrożenia wojennego wśród Rumunów, nie tylko tych właśnie w kraju, ale także właśnie wśród, wśród, wśród diaspory. W związku z tym no, trudno przewidzieć dzisiaj, jak będzie wyglądała druga tura. Myślę, że tutaj w dużej, w dużej mierze będzie bardzo silny atak na, 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 na Georgesku. Pytanie, czy, obecne, czy nowa administracja. Donalda Trumpa, będzie się chciała włączyć. Mówi się o tym, że niektórzy polityk, politycy z otoczenia Donalda Trumpa będą chcieli wesprzeć Georgesku. To jest właśnie fundamentalne pytanie, jak to.